Dzień dobry, siemaneczko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Concord Blade. Tylko tym razem mam dla was coś nowego, ponieważ, jak już pewnie widzicie, coś się zmieniło. Zmieniło się to, że będę grał asasynem. Wybieramy sobie klasę asasyna. Dla mnie to jest dużo, turbo duża zmiana. Sama klasa sama w sobie nie jest jakaś trudna. Wydaje mi się, że Dual Blade jest trudniejszy. Natomiast dla mnie trudnością jest to, że ja do tej pory grałem heavy klasami albo muszkietem, czyli muszkiet na odległość, więc w miarę bezpieczna klasa, no i heavy, wiadomo, dużo przetrzymywał. Tutaj latamy w lekkiej zbroi, aczkolwiek liczę na to, że będziemy wykręcać całkiem duże obrażenia. Jestem w tej chwili robię ekwipunek dopiero, jeszcze nie mam tutaj idealnej brońka, no nie jest najgorzej, aczkolwiek mogłoby być lepiej. Mamy 16 siły, 9 zwinności i 16 krzepy, więc całkiem przyjemnie. Obrażenia sieczne też się fajnie zrolowały, ale secik mógłby być lepszy. Tutaj jedyne, co mi nawet w miarę siadło, to są te budki 12 dowodzenia i 19 obrażeń siecznych, więc całkiem przyjemnie. Natomiast co, moi drodzy, startujemy z takim małym challenge'em z mojej strony, ponieważ Uczę się dopiero tej klasy, nie mam jeszcze nawet odblokowanych, jak sobie wejdę w sezon, nie mam jeszcze odblokowanego jednego skilla rzutki, ofiary w pułapce, chcę teraz go odblokować, więc między tymi sezonami chcę pograć jak najwięcej rzutką, nauczyć się tej klasy, no i myślę, że jakieś fajne akcje będziemy niedługo mogli działać. Jest to klasa szybka, potrafi łapać wrogich bohaterów, ma rzutki, którymi bardzo fajnie może zadawać też całkiem przyjemne obrażenia, natomiast ja będę wymaga to jeszcze wprawy, więc też nie zwracajcie uwagi, nie będę na pewno na jakiejś górze tabeli, ale też nie mam jednostek, którymi powinno się z rzutką grać, ponieważ to powinno być takie jednostki, które gdzieś tam więcej one-shotują. Muszę arty ze skrzynek powyciągać, bo jest lipa. To co zrobimy? Czy my chcemy gdzieś jakiś rush A, B, coś, nic się tutaj nie dzieje. Zacznę sobie z młotkami. Tu nie potrzebuję tych młotków w ogóle tak naprawdę. Wezmę modao, to na pewno. Jakie jednostki bym sobie tutaj jeszcze wziął? Być może jakichś strzelaków, jakichś jednych bym... O, może Zykalia? To jest w miarę... Nie, Zykalia nie siądzie tutaj dobrze. Wystrzelają mi Zykalię łucznicy. Dobra, weźmiemy sobie to. Brakuje mi tych nowych jednostek, bardzo brakuje. Nie wiem nawet czym grać. Dobra, buzdygany weźmiemy i może dorzucę do tego mnichów. O, muszę też na mnichy wrzucić sobie... Tak, wrzućmy mnichów. Jak mam mnichów, to co? Elitarne włócznie. No, taki setupik, powiedzmy, że może być. I zacznę rzeczywiście może od tych mnichów. Jak tutaj będzie jakiś ten, to spróbujemy oflankować. No i powinno być ok. Tak, zagramy sobie z tym i spróbujmy. Spróbujmy, jak to teraz wyjdzie. Jestem podjarany. Powiem wam, że na nowo złapałem fazę na tę giereczkę i ta klasa bardzo pomogła. Ogólnie przyjemnie mi się gra, ale to, że gram czymś zupełnie nowym, jest to klasa dla tych, którzy też mieli taką przerwę dłuższą jak ja. Ona wyszła już kilka sezonów temu. No i ja nie miałem okazji jeszcze w nią pograć, a podoba mi się ta stylistyka asasynów. Być może nawet sobie później zrobię jakiegoś bardziej asasyńskiego skina, który by tutaj pasował. Natomiast co? Fjord Heilung atakujemy. Zobaczmy, jak to pójdzie. Na razie sobie jednostki schowam, bo ja nie wiem, czy to jakichś łuczników nie będzie. Zajmę się postawieniem drabin na start. Nasi będą zaraz niszczyć tutaj. O, jesteśmy rozdzieleni mimo wszystko, coś dziwne. Wejdźmy na górę. Zobaczymy, czy jest tutaj co robić. Wow, miałem farta, bo chciałem już tutaj... Bo mnie tutaj dziabią. O, widzę, że ktoś tutaj wchodzi z jednostkami. Więc ja też tutaj sobie wejdę, odskoczymy. I teraz po plecach. Łapmy tego ziomeczka. I dziabiemy go. Ach, niestety nie jest moje zabójstwo, ale ogólnie jeszcze halabardę tutaj złapmy. I jest drugi.
pięknie, chociaż no, jak widzicie, znowu nie jest kill dla mnie. Natomiast idzie całkiem przyzwoicie. Patrzcie, teraz mamy muszkiet. I pięknie, pokonany kolejny, więc... Jakoś to na razie idzie, jakoś to na razie idzie. Postawmy sobie to. Nasza brama została odparta, więc wyjdźmy. Tu łuczników, strzelców mamy, rzucamy. Raz leci. Dobrze. Płoną strzelcy. Moje jednostki jeszcze biegną. Czy oni wchodzą? Czekajcie. To jest Modao, co prawda. Dobra, ja spróbuję teraz łucznicy zapalający. O, tak. Chociaż oni powinni mieć odporność na ogień. No ale zobaczymy, jak to pójdzie. Zabijamy, dobrze. Mury szybko wyczyszczone, więc fajnie poszło. Gdzie są moje jednostki? O, są tutaj. Nie wiem, czy ja nie tracę w tym momencie jednostek właśnie. Czy on właśnie się nie zabił? Nie. Dobrze, ładnie idzie. Patrzcie, patrzcie, nie blue unit, ale dobrze rzucony. Robi robotę. No i kolejny pokonany. Pięknie. Kolejny pokonany. I kolejny pokonany. Cudownie. Powinienem się wrócić po jednostki, ale chcę trochę więcej bohaterem w tej serii pograć. Chcę się nauczyć przede wszystkim. Dobrze. Aj, świetnie, idzie nieźle. Idzie nieźle, teraz tutaj złapmy go. I kolejny pokonany. 6-0-3. No, coś nieco chyba potrafię. Fajnie, fajnie siada. Tamten, tak lewia ucieka, ucieka. Natomiast pytanie. Wracam się po... Może nie, idziemy tutaj. Gonimy ich. Nie wracam się po jednostki, bo nawet bohaterem fajnie tutaj działam. Dobra. Co się dzieje? Nie mogłem zaskoczyć, bo kumiałem na cooldownie. O, chyba zginęli. Uciekamy. Dobrze. Teraz trzeba uważać, bo mogę zginąć. Gonią mnie. Dobrze. Ucieczka zadziałała. Zadziałała. Dobra. Idziemy dalej. Wow, to jest właśnie problem, że nawet zwyczajne jednostki, zobaczcie, one muszę mnie tutaj prawie pokonały. Potrzebowałbym wymienić jednostki, ale chyba pójdziemy jeszcze bez na te B. Ajajaj, nie mam tutaj runek na leczenie. Zmarnowałem sobie leczenie. Właśnie, z runami będzie jeszcze lepiej. No nie! Patrzcie. Leży, dobrze. Leży. Mhm.
No i cudownie, kolejny. Dobra, cofnijmy się jednak po tej jednostki. Żyje. Żyje. Jak to wygląda w staty... O Boże, my tak przegrywamy. Niedobrze. Bo zobaczcie, zostało nam 500 jednostek, w tym ja mam stówkę. Także niestety pierwsza runda będzie... Nie wiem, może powinienem tutaj z jednostkami biegać, może ja to strollowałem giereczkę, ale wiecie, ja chcę się pobawić trochę tym asasynem. Jak na razie idzie to dobrze, ale no, zobaczymy dalej. Nie ta arta. Tu będzie dużo łuczników, więc weźmy to. I idziemy z tym modało na to B, idziemy. Zobaczymy, czy to modało jest do przepchnięcia, czy modało, czy to B jest do przepchnięcia, czy jednak... O! Mam skilla na zabijanie z arty. Artą, w sensie. Na plecki i po plecach. Skilla, powiedziałem, questa, czy skilla. Dobrze. Idziemy. Proszę, potrzebuję assistance. Dobrze, leży. Tam wszedł Trebik, więc pięknie. Dobra, rzucę ich na trójce. Wiem, że na trójki nie powinien używać raczej, ale chcę już tam przepchać. Mam nadzieję, że moi wykorzystają sytuację, że ja tutaj trochę tankuję. Dobra, dostał kolejny. No jakoś to idzie, nie? 10 już pokonałem. 10 pokonanych. Idę do przodu. Idę, wysyłam swoich ludzi do przodu. Dobra, kolejny leży. Dobrze. Kurczę, no raczej nie jest to do wygrania, ale może. Dobra, kolejny. 12. Po jednostki do ataku rzucę. Biegnijcie na trójce. Ja tu zaraz wymienię sobie jednostki. Teraz mi się przydają chyba tarcze, żeby moich trochę posłaniać. Natomiast... Artą zagram, ja postaram się zrobić wszystko, żeby tę gierkę wygrać. Mimo, że patrzcie, jesteśmy 300 unitów mniej, ale możliwe, że oni będą mieli jakieś gówniane unity, to jest ciężko stwierdzić. Może tak być, że będą mieli gówniane. Niestety. Trebyt się przydał. O! Okej, żyje. Idę po buzdygany szybko, bo robi się afera mała. Treb leci. Mam nadzieję, że tam siądzie nieźle. Mam nadzieję, że nieźle siądzie, ale no zobaczcie, niektórzy u nas po cztery unity pokonał, nie? No, nie wyszło chyba temu komuś tutaj. Dobra, pokonany. Ten problem będzie tu wejść bez tarcz.
Ale to jest chyba moje jedyne próba dobiegnięcia tam. Okej, teraz z nimi idziemy. Idziemy. Powinienem iść na C. Dobra, uciekli. Dobra, do ataku. Kurczę, wiecie co? To jest moja jedyna szansa, żeby cokolwiek tu zrobić, więc... Ja uciekam. I tyle. Moi niestety przespali tutaj dużo. Oni jeszcze walczą. Treb leci. Nie ma szans na zwycięstwo. Ale może jeszcze kogoś upoluję chociażby. A nie przeskoczę tutaj, patrzcie. Zapomina człowiek takie rzeczy. Myślałem, że przelecę. Ciach. Dobra. Łapię go. Kolejny leży. Jeżeli byłbym w stanie ich tu wyczyścić, to my jesteśmy w stanie jeszcze to zrobić. Dobra. Leży kolejny. Leży. I leży. Zobaczcie, że ich pięciu zostało. No, niestety. Ale jeszcze chyba go pokonałem. Jest to porażka. Jest MVP. Szczytny cel. Zabij 7 bohaterów z rzędu w jednej bitwie. No ja pokonałem z rzędu 15. Ale no... Ach, kurczę. No zobaczcie. Ja zabiłem 160 jednostek. Ktoś tu 199, 199, 199. Więc tutaj naprawdę fajnie nam szło. A reszta. Ale kurczę, no u nich też nie było, nie byli ci najlepsi. Tutaj też mieli takich... No ale dobra, no nie mieli kogoś, co miał 1.7, 0.6, 0.6, 1.6, tak jak boty. 0.5, 1.5, nie no. I zobaczcie, że to są ludzie, którzy... Nawet jeżeli by zaczęli grać w tym sezonie. Zobaczcie, ja zacząłem grać kilka dni temu. 22 level zielony. A oni już mają tutaj... Nie wiem, dziwne to jest. To nie są ludzie, którzy dopiero zaczęli grać. Czy to na pewno nie są boty, nie? No nie, nie są. No dobra. Więc szkoda, szkoda, ale no ale fajnie było. Także moi drodzy, słuchajcie, taki szybki odcineczek. Dziękuję wam bardzo za obecność, mam nadzieję, że wam się podoba. Zostańcie ze mną przy tym challenge'u, uczę się rzutki i rządzimy tutaj. Będziemy niszczyć i na pewno pojawią się jakieś montaże z TW, bo na wojnach też chcę grać w przyszłym sezonie rzutką. Także mój cel jest w ciągu tego sezonu stać się jedną z najlepszych rzutek na serwerze. Mamy tutaj niezłą ekipę rzutek, chłopaków, już Tirola i Kaczucha pisali, że chętnie mnie pouczą trochę, więc skorzystam z ich wiedzy, bo oni odkąd rzutka wyszła, to nią grają. Natomiast może porobimy też jakieś wspólne filmiki, prawda? Może też tutaj jakoś siądzie. Ja sobie w tym momencie oddam questy. Wiadomo, ja muszę jeszcze odblokować runy. To jest to, że ja jeszcze nie mam odblokowanych wszystkich run. Jedna rzecz. Druga rzecz. Potrzebuję jeszcze zdobyć ten level i wykraftić sobie... Znaczy level. Potrzebuję... Czekajcie, bo dużo tego mam. Potrzebuję odblokować runy. Potrzebuję odblokować tego skilla. Oraz potrzebuję jeszcze... Ile mi wpadło z przepustki? Oraz potrzebuję jeszcze ekwipunek sobie lepszy zrobić. Dobra, trochę się zawaliłem w akcji. Tymczasem dzięki wam bardzo. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!